Krzysztof Skiba. Pomarańczowa alternatywa to długi temat. Ówcześnie na jakimś etapie opozycji wyczerpały się pomysły na walkę z systemem. Wiele osób siedziało w więzieniach, wiele osób było internowanych, mieli złamane życie i zero perspektyw. Ludzie byli ogólnie zniechęceni i emigrowali wewnętrznie. Celebrowano pełne patosu msze za ojczyznę, organizowano głodówki protestacyjne, ale to były formy, które wielu młodym nie do końca odpowiadały. Młodzież licealna czy studencka nie mogła okupować zakładu pracy, a chciała się z czymś przy takich wydarzeniach identyfikować. Więc najpierw w latach 82-83 zaczęło się malowanie krasnoludków na murach, i to było zabawne sianie niepokoju w przestrzeni ulicznej, bo z jednej strony hasła precz z komuną, wron, won za dom, to się szybko prosto pisało, sam to wiele razy robiłem. Ale szybko też było zamalowywane i po jakimś czasie się znudziło. A tu nagle na tym zamalowanym placku pojawia się krasnoludek. Czasami sam, czasami z kwiatkiem w dłoni, czasami jeszcze było przy nim A jako znaczek anarchii. Co z tego wynika? Ani podziemie Solidarności, ani Służba Bezpieczeństwa do końca nie wie, co to jest. Dochodzi do mega śmiesznej sytuacji, w której SB jest przekonana, że to są jakieś tajne znaki podziemia. Na przykład za 2 dni strajk. Snują domysły, co może znaczyć, że raz jest z kwiatkiem, a raz bez. Zatrudniają zdolnych szyfrantów, którzy jednak nie są w stanie nic zrozumieć. Natomiast podziemie jest przekonane, że to jest akcja SB, żeby już nic na tym placku nie malować. SB po długim czasie dochodzi do wniosku, że to jednak służy ich ośmieszaniu i zaczyna walkę z krasnoludkami. Potężne służby, poważni ludzie zaczynają zamalowywać pomarańczowe krasnoludki. Po jakimś czasie te krasnoludki schodzą z murów na ulicę i zaczynają się happeningi. W tych happeningach dominuje humor. Satyra, bawimy się słowami. Na murach pojawiają się hasła precz z komunią zamiast precz z komuną. Moi koledzy z grupy maniakalnych malują Lenina w czapce krasnoludka czy czołgi z napisem General Motors. Ja wyspecjalizowałem się w malowaniu telewizorów, w którym siedział generał Jaruzelski i ogłaszał mniejsze zło. Krzysztof Raczyński robi szablon z generałem Jaruzelskim w formie listu gończego. Darek Paczkowski robi Lenina z irokezem. Humor w takiej postaci rozładowywał napiętą atmosferę.